Cześć YouTube. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić parę wskazówek odnośnie fotografowania, czy też przygotowania się do pięknej jesieni, która będzie już niedługo, tuż, tuż. Więc tu w tym filmie chciałbym zamieścić parę takich wskazówek, które mogą Was naprowadzić na przykład na ciekawe kadry, troszeczkę ruszyć głową. Zobaczymy. Zapraszam. Pierwszą wskazówką moją, jeżeli chodzi o fotografowanie jesieni, to może się wielu wydawać banał, ale mianowicie jest to złota godzina. Ja wiem, złota godzina jest zawsze polecana w fotografii krajobrazu bez względu na porę roku. Racja. Ale jeżeli chodzi o jesień, to wyobraźcie teraz sobie, troszeczkę ruszcie głową. Piękne, macie czerwone albo pomarańczowe, żółte niebo. Gdzieś łapie odbicie chmury i później to spada na te kolorowe to światło odbite. Później wchodzi właśnie na liście, na drzewach, te kolorowe. Jak one dostają saturacji, jakie one dostają blasku, jak wtedy one wyglądają, wszystko się ładnie rozjaśnia. Może banał, ale słuchajcie, złota godzina zawsze jest. Piękna. Druga wskazówka jest też czasami banalna, ponieważ wszyscy wiemy, ale że to tak bywa, a mianowicie jeżeli chodzi o dni pochmurne. W dni pochmurne naprawdę możemy zrobić też piękne zdjęcia, mimo tego, że nie będziemy mieli światła złotej godziny, ale w ciągu dnia możesz iść do parku, skupić się na drzewach, na liściach. Czasami powstaje mgła. To są warunki atmosferyczne, które czasami właśnie powodują tą wyjątkowość i w taki pochmurny dzień o wiele łatwiej nawet fotografować nad strumieniami, nad rzekami, nad jeziorem, gdzie nie mamy światła, więc możemy sobie spokojnie, nawet jeżeli się pojawi mgła, manewrować i poradzić sobie z ekspozycją. Jeżeli pojawia się mgła, to też się pojawia czasami w złotej godzinie i wtedy, ja to nazwę tak krótko, jest pozamiatane. Naprawdę wtedy ciężko się skupić na tym, co fotografować. To nie jest takie proste, tak jakby się wydawało, ale wiele czynników ma to wpływ na to, żeby to wszystko wyglądało ładnie. Oczywiście pamiętajmy, dobrze ułożony kadr, mamy piękne zdjęcie. Czasami nie trzeba dużo światła. Wystarczy odrobinkę lub dobry pomysł i też fajne zdjęcia mamy. Pewnie się zastanawiacie, co to jest tu. Oni to nazywają dolmenami, czyli takie kamienie poukładane zazwyczaj jak coś. Stonehenge to są prawdziwe kamienie ułożone, a to jest taki domek jakby z kamienia ułożony, gdzie powiedzmy to mogło być jakimś grobem, czy też druidzi coś robili, albo mieszkają irlandzkie elfy, oczywiście, z kraty. Więc coś jest. A wracając do wskazówek, to będzie trzecia wskazówka teraz, którą chciałbym, żebyście pamiętali również, to mianowicie kadrowanie z użyciem takiej naturalnej ramy. O co chodzi? Czasami po prostu widzimy zdjęcie, gdzie wykorzystujemy kadr u dołu, na przykład są liście, gałęzie i u góry czasami potrafi z drzewa stworzyć się takie okno. I to jest naturalna rama. I właśnie przy takiej naturalnej ramie możemy wykorzystać, bo mamy kolorowe liście, mamy jesień, możemy i przez tą ramę może coś przechodzić, światło, słońce, może coś być tam dalej, więc warto wykorzystywać, szukać takich miejsc, ale do takiego miejsca również bardziej przyda Wam się minimum 50 mm i telezoom. To szeroki kąt zostawcie sobie w plecaku do czegoś innego. Tu właśnie bym próbował się skupić na właśnie wykorzystywaniu naturalnych ram, takich okien gdzieś, gdzie macie właśnie tą naturę, tą jesień i później macie coś, co przez te okno, nazwijmy tak, wystaje. To jest jedno z trudniejszych do wykonania, ponieważ trzeba poszukać,
A zazwyczaj na takie coś przypadkiem się natykamy, ale już jak się natkniemy, to warto wtedy wykorzystać ten moment i skorzystać z tego okienka. Czwarta wskazówka to, ja bym powiedział, bardziej warunki atmosferyczne. Mgła, wiatr, deszcz. Ja wiem, że lepiej zostać w domu w takie dni i pić ciepłą herbatkę, kawę, czekoladę gorącą, ale czasami wyjście z domu w taką pogodę może dać nam naprawdę też fajne zdjęcie, mimo tego, że możemy nie mieć światła, aczkolwiek zawsze możemy liczyć na jakiś przebłysk tego światła, ale jeżeli chodzi właśnie o same te warunki, warto się zawsze do wszystkiego zabezpieczyć, jeżeli chodzi o sam deszcz, jeżeli troszeczkę pada, to możemy w jakiś sposób ten aparat troszeczkę okryć. Jeżeli chodzi o mocniejszy deszcz, to może być utrudnione. To wymaga zazwyczaj większego przygotowania, dosyć porządna osłona na aparat, ponieważ też tulipan by się przydał, żeby ten deszcz jakoś i szmatka zawsze, ale najlepiej kilka, żeby wycierać, bo na pewno będzie padało. I spróbować uchwycić, jeżeli chodzi o deszcz, spróbować uchwycić na krótszych czasach, na dosyć wysokich czasach, gdzie ten deszcz będzie nam zacinał i może przez to powstać też bardzo, czy śnieg z deszczem, to też i wtedy powstanie dosyć ciekawe zdjęcie. Możemy ekspozycją próbować się bawić, jak za krótki czas nie będzie za bardzo pasował, że będzie na przykład zamrażał coś tak, że to będzie dziwnie wyglądało. Może trzeba troszeczkę go wydłużyć. Jeżeli chodzi o mgłę, to chyba już sami wiecie, że mgła jest czymś tak wyjątkowym. Potrafi bawić się cieniami, bo on jest jasna i to, co jak się drzewo pojawi we mgle, cokolwiek, postać jakaś, to tworzy wyjątkowość. I no już sami wiecie, ja nie muszę wam mówić, ale to jest jedna z tych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o wiatr, samego wiatru nie złapiemy, nie pokażemy, jeżeli mamy fale. Ale pomijając to, jeżeli nie mamy morza, nad jeziorem będzie ciężko, żeby aż były takie fale, ale jeżeli mamy wiatr dosyć silny, pójdziemy nad morzem, możemy złapać fajnie tą wodę, która tańczy na tym wietrze. Ale jeżeli chodzi o sam wiatr, to chmury. Chmury zazwyczaj mają wtedy ciekawą strukturę. Jeżeli wieje, to też pogoda jest dosyć taka intensywna. Mamy troszeczkę słońca, mamy troszeczkę deszczu. Te chmury są obłoki dosyć ciemniejsze, więc tutaj się dzieje też na tym niebie i wtedy w złapaniu odpowiedniego momentu może owocować bardzo pięknym zdjęciem. Jeżeli mamy jesień, to piąta wskazówka: filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny, jak sami dobrze wiecie, odbija mnóstwo światła niepotrzebnego na różnych obiektach. Ale jeżeli na przykład właśnie będziemy fotografować strumień, jezioro, czasami chcemy pokazać to, co jest pod wodą, a nie to, co się odbija nam niebo. Aczkolwiek to też wszystko zależy od warunków, które mamy, ponieważ jeżeli mamy ładne niebo, to może jednak warto pokazać to niebo, więc tutaj zawsze trzeba myśleć, jeżeli chodzi o użycie filtra polaryzacyjnego, ale tak samo mamy liście, mamy trawę, te liście na trawie, ta woda, która jest, odbija światło, możemy to spokojnie odciąć filtrem polaryzacyjnym. Do tego, fotografując nad wodą, filtr polaryzacyjny zatrzymuje światło o 2 stopy, czyli działa jak filtr szary o 2 stopy również, w zależności od przekręcenia, w maksymalnym 2 stopy, czyli możemy ciut wydłużyć ekspozycję, jak jesteśmy gdzieś nad rzeką. Zazwyczaj rzeki są gdzieś schowane pomiędzy drzewami, gdzie jest trochę ciemniej, więc już samo dodanie 2 stopy to już będzie dosyć duże pole manewru do zabawy, plus dlatego macie zniwelowane odbicia i tak samo właśnie jak jest przy rzece, mamy liście, one są mokre, spokojnie możemy gdzieś sobie tym filtrem polaryzacyjnym obkręcać i on naprawdę to nam pomoże na naszym zdjęciu zniwelować to, czego byśmy czasami nie chcieli. Kolejną, szóstą, taką moją wskazówką dla was, to by było też może banał, ale
fajnie mieć, ponieważ możemy podejrzeć wiele ciekawych rzeczy. To mianowicie ustawmy sobie balans bieli w aparacie na około, na kelwinę, około 6000 kelwinów, czyli ocieplmy troszeczkę. Ponieważ jeżeli ustawimy automatycznie, jak zazwyczaj mamy w RAW-ach, ja wiem, fotografujemy w RAW-ach i możemy to zrobić później. Ale czasami chcemy zobaczyć to, jak wygląda, powiedzmy, to w naszym aparacie, tak od razu, więc możemy sobie ustawić w kelwinach 6000 lub więcej, nie przesadzajmy. Lub jeżeli za bardzo nie jesteście biegli w kelwinach, to możecie ustawić te tryby półautomatyczne, które są jak cień albo pochmurno. Więc i wtedy możecie zobaczyć mniej więcej, jak to światło wygląda. I to też wam da w jakiś sposób pomyśleć później nad edycją zdjęcia. Bo bez różnicy, bo tryb automatyczny, jeżeli robimy, to on zazwyczaj taki ustawia kolory neutralne, wyprane, więc czasami warto dopasować kolorystykę do właśnie danej sytuacji lub nawet ją troszeczkę ocieplić. Tylko pamiętajmy, nie przesadzajmy, bo później to będzie dziwnie wyglądało. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wskazówki odnośnie jesieni. To nie jest, ja wiem, jakieś nowoczesne, ale warto o tym pamiętać, warto o tym mówić i warto przypominać, ponieważ zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z paru rzeczy, które mogą, chociaż jedna rzecz, która z tych rzeczy, których dzisiaj poruszyłem, jeżeli wam się przypomni podczas nawet spaceru z aparatem jesienią, a dopiero jesień się zaczyna, chociaż wy jeszcze macie prawie lato, we wrześniu, przepraszam, jest na czas na przygotowanie i chociaż po obejrzeniu tego nawet jedna wskazówka, jeżeli wam by pomogła, to będzie super, pamiętajcie o tym, eksperymentujmy, czasami użyjmy obiektywu makro, czasami nawet bardziej telezooma, gdzie możemy jakby skompresować ten krajobraz i zrobić coś większego od tego niż jest, więc jeżeli chodzi o tło, można się naprawdę bawić światłem, spacerujmy, fotografujmy, dzielmy się. Jeżeli macie jakieś rzeczy jeszcze, co byście chcieli dodać, jeżeli chodzi o fotografię jesienną, albo może macie jakieś jeszcze wskazówki, może coś, czego nie poruszyłem, pewnie, na pewno o czymś zapomniałem, ale wiem, że wy mi przypomniecie o tym, więc zapraszam do komentowania. Ja już będę kończył, fajnie zielono, nawet mi się nie chce iść. Tu bym sobie laptopa przyniósł albo komputer, bym sobie tu popracował, mam piękny widok, tylko że nad ranem i zimą to tu i w nocy to zimno. Okej. Dzięki bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Hej. Cześć.